najlepszych, najpiękniejszych, najwspanialszych patriotów, to my wiemy, że
Polską, mieć władzę nad Polską, mieć władzę nad narodem, to wielka odpowiedzialność, aby jednoczyć Polskę, aby być razem. Dlatego cieszymy się z każdej modlitwy w intencji Polski, z każdej obecności dzisiaj Pana posła, który jest z nami, Pana radnego z naszego powiatu, przedstawicieli naszej gminy, przedstawicieli naszych szkół. I widzimy, że dbają nasi przełożeni o to, że polska szkoła była taka bardzo polska. Zobaczcie na poczty sztandarowe naszych szkół. To Mikołaj Kopernik, przedstawiciel Polski, to Adam Mickiewicz, który uczył nas patriotyzmu. Niektórzy mówią w starych, a nawet nowych encyklopediach na wschodzie, że Adam Mickiewicz to białoruski poet, który pisał po polsku dla Litwin, bo pisał Litwą ojczyzną moją, ty sąsiadstwo. My wiemy, że to nasz Polak, nasz rodak, gdy tam jedziemy z pielgrzymką, tam do Ostrej Bramy, zauważamy polskie budowle, którą budowali nasi dziadkowie, ci, którzy kochali Polskę. Dzisiaj mamy wielkich Polaków, wspaniałych ludzi, którzy budują jedność Polski z Chrystusem. Bo bez niego nie sposób zrozumieć Polski i historii. Nie sposób zrozumieć człowieka, który nie jest przeznaczony po śmierci na unicestwienie, aby żył, a my żyć. Bóg nie jest Bogiem umarłym, jest Bogiem żywym. Tworzymy tę polską historię. Wiemy dzisiaj naszych rodaków ciężko. Pocie czoła pracuje poza granicami kraju, ale przyjeżdżają tu do nas. Przyjeżdżają do nas i budują domy. Za ciężko zapracowane pieniądze tu chcą zamieszkać. Tu wśród swoich ojców, matek, wśród tych rodów, które tu są, które są naszą historią, które są naszą nadzieją na zmartwychwstanie. Ojciec Święty, Święty Jan Paweł II, kiedy przybył do Polski, to był rok 79, pierwszy raz to ucałował naszą polską ziemię. Ucałował ziemię, bo mówił, że to tak jakby ucałował ręce matki. Polska jest naszą matką, tu uczymy się kultury, historii, wiary i modlimy się, aby władze, które są, zapewniły nam bezpieczną drogę, aby był w tym kraju pokój, aby było mniej rozchodów, aby tutaj ludzie byli wierni w nauce Chrystusa. Ojczyzna to ziemia i groby. Jeden z wierszy polskich tak napisał. To widzimy również na cmentarzu w Zakopanem. Patrzymy na te groby, to musimy myśleć o tych, których mogliby są nie tylko na naszym cmentarzu, takie groby naszych żołnierzy, kolegów na wschodzie, na zachodzie, tak jak groby zamęczonych na Sybirze, czy groby zamęczonych, a spoczywające pod płytami chodnikowymi Warszawy, Poznania, Gdańska. To są nasi bracia, których spotkamy w niebie, którym powinniśmy być wdzięczni za to, że jesteśmy Polakami. O tę polskość, o piękną i chrześcijański kształt naszego kraju trzeba walczyć i dzisiaj także. Bo są ludzie, którzy mówią, że nie ma Boga. Są ci, którzy mówią, że nie ma zmartwychwstania, że życie się kończy i koniec. My w naszej parafii modlimy się o Boże miłosierdzie dla tych wszystkich, którzy w czarnych marszach próbują nasze życie ograniczyć, czy tak jak w czasach
później już koniec. Później musimy już wchodzić do kościoła, dopiero na przyjęcie sakramentu wierzchowania, który ma być tym sakramentem, po którym mają sobie dać spokój z modlitwą. Nie. Być z Bogiem, z rodziną razem. I Panu Bogu dziękuję za każdy ojca, za każdą matkę, którzy razem ze swoimi dziećmi przychodzą na tę modlitwę, by łączyć się do tu z Panem Bogiem. By na cmentarzu, kiedy idziemy, łączyć się ze swoimi zmarłymi, czy przez komunię świętą, przez odpust zupełny, łączyć się z niebem. Serce zostanie, chociaż odeszło. Niby się wydaje, że odeszli do wieczności i już nie powrócą. Powrócą. Nie zmieszczy się z marnym mówią. Ja na was poczekam. A Pan Jezus mówi, dom Ojca mego jest mieszkam wiernie, a do mnie przygotować. My przez tę obecność na tym przyświętym z Ojczyznem przygotowujemy to mieszkanie wieczne w niebie dla siebie. I to mieszkanie Boga w swoich sercach, w sercach dzieci. Amen. Na modlitwie, o błogosławieństwo, aby ciągle będą
Nas na świętej wieczerzy, modlą